Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj ostatni z ostatnich odcinków, a dokładnie, no po prostu ostateczny odcineczek powrotu na wyspę Shironagasu. Pora na epilog. Zobaczymy teraz historię, która dzieje się po chyba kilka miesięcy, po tym wielkim finale, który był poprzednim tym godzinnym odcineczkiem, który również trafił na kanał. No i zobaczmy, co nam mają do zaoferowania jeszcze twórcy. Tak jeszcze podsumowuję, tak jeszcze przed tym, jak zaczniemy naszą ostatnią podróż w tej grze wspaniałej, to powiem w skrócie jeszcze, że gra warto, godna polecenia, warta zagrana, lubisz powieści wizualne, Alliance, nowelki, visual novel, graj. Jest po polsku, polszenie jest spoko, trochę ma swoich baboli, ale jest ogólnie spoko, daje radę. Postacie w tej grze są, spełniają swoją rolę, można się do nich przywiązać, są elementy wzruszające, tam gdzie mają być postacie skurwysynami, to skurwysynami są, odpychają, mamy swoich zwroli, mamy głównego villaina, mamy zagadkę, którą trzeba rozwiązać i to wszystko przyciąga gracza do tej gry i nie odpycha w żadnym elemencie. Na pewno nie mnie. No i jest nawet w miarę zabawna. Jak opowieść wizualna spełnia swoją robotę, jest godna polecenia. I to wszystko. No dobra, tyle chodzi jeszcze o wstęp i zobaczmy ten ekstra, ten epilog. Tam, znaczy jest mniej więcej, chyba wiem, o co chodzi, znaczy wiem. No screeny chodzą na Steamie, więc mniej więcej chyba rozumiem, co tu się będzie działo, ale jestem ciekaw szczegółów. Więc tak, przypomnę jeszcze, że przeżyli tą wyprawę na wyspę Shironagasu Ikeda, Neneko, Alex, Akira. Giselle się poświęciła z Riechl, żeby uratować naszą ekipę. Riechl się poświęciła, była z nami od samego początku, a Giselle, choć byliśmy z nią od samego początku przeciwnej drużynie, to koniec końców połączyli siły, no bo Giselle tak naprawdę nie zależało na zamordowaniu innych, brała to pod uwagę, w sensie taki był plan pierwotny, ale no wolała wykończyć Vincenta i mu się nie dziwię, no i posłać z dymem tą cholerną wyspę, ten cały ośrodek, no i się udało. Nawet był moment, że Aurora pomogła. Poznaliśmy historię tej dziewczynki, która nie wiedząc czemu wtedy na etapie, jak ją poznawaliśmy, czemu ona się pojawia tylko przy Ikedzie i że nikt inny jej nie kojarzy. No i to wszystko. Więc tak, mamy Akirę, Alex, Ikedę i Neneko. Od incydentu na wyspie Shironagasu minęło kilka miesięcy. Otrzymałem zaproszenie od Akiry. Zaprosiła mnie, abym przyjechał z nią i z innymi ocalałymi z wyspy Shironagasu do kurortu na Pacyfiku. Chciałaby się z nami spotkać i nadrobić zaległości podczas tej podróży. Oczywiście Neneko również otrzymała zaproszenie. Ponownie wsiedliśmy na statek i razem wyruszyliśmy na wyspę kurort. I będziesz żygała znowu? Wodoroście? Ach, jaka piękna pogoda. Kolejna wycieczka łodzią, tylko tym razem różni się od poprzedniej wyprawy. Jesteś głupi? Ja ani trochę nie jestem zrelaksowana. Och, moje uszy, to bolało, Neneko. Nie krzycz na mnie w ten sposób. Mogę dostać ataku serca. Jak możesz czuć się zrelaksowany, kiedy otrzymujesz list z pogróżkami? Co się stało z twoim instynktem wyczuwania niebezpieczeństwa? Hehehe. List z pogróżkami. O czym ty mówisz? To było tylko zaproszenie od Akiry. Nie było w tym nic groźnego. Co? Czy to znaczy, że tylko ja otrzymałem list z pogróżkami? Co? Gdybym nie przybyła, wrzuciłaby w internet moje zawstydzające zdjęcia z wyspy Shironagasu. Powiedziała też, że przyjdzie do mojego domu, zostanie w moim pokoju przez cały tydzień. Ach, i wiem, że Akira naprawdę zrobiłaby takie rzeczy, więc dlatego się boję. Cóż, prawdopodobnie wiedziała, że nie przyjdziesz, jeśli ci nie zagrozi. Chciała tylko, abyśmy cieszyli się wakacjami. Myślę, że nie musisz się martwić. Po prostu uspokój się i zrelaksuj. Łatwo ci powiedzieć. Ale byłem bardzo zaskoczony, gdy usłyszałem, że wyczertowała ten statek. To robi wrażenie. Racja, rodzina Akiry jest bardzo bogata. Może nawet taka bogata jak Sir Raymond? Może biorą brudne pieniądze? Jakie brudne pieniądze? Żadne! Jesteś taka głupia jak zawsze, Neneko.
Ale szczerze mówiąc, brakowało mi interakcji z takimi ludźmi. Ikeda, Neneko, to tak dobrze was widzieć. Cieszę się, że jesteś tak energiczna jak zawsze, Akira. To przywraca wspomnienia, chociaż czuję, że sporo się zmieniło. To, co się wydarzyło na wyspie Shiranagasu, wydaje się, jakby to było dawno temu. Cześć! Akira, więc te żenujące zdjęcia, gdzie one są? Żenujące zdjęcia? Jakie zdjęcia? Te zdjęcia mnie podłączonego do komputera. Masz na myśli ten mały żart, który napisałem w twoim zaproszeniu? Naprawdę wierzyłaś, że zrobię coś takiego? Myślałam, że możesz trochę dorosnąć, ale nadal jesteś naiwnym małym kociakiem. Żartowałeś? Od tygodni nie mogę spać z powodu twojego listu. Hej, nie ma potrzeby krzyczeć. Przepraszam, dobrze? Hej, przyniosłaś sukienkę, jak ci kazałam? Dziś wieczorem urządzimy przyjęcie nad statku. Będziemy imprezować tak mocno, że wszyscy zapomnimy o tej głupiej wyspie. Cóż, napisałaś w liście, więc przyniosłam sukienkę. Coś w stylu sukienki, ale... Coś podobnego do sukienki? Czy ty żartujesz? Jaką sukienkę przyniosłaś? Jakiego jest koloru, kształtu? Jeśli to sukienka z półki, to jaka jest to marka? Cóż, góra granatowa, spódnica zielona, szalik. Zaraz! Czy to nie jest dokładnie to, co masz teraz na sobie? Czy nie mów mi, że nie przyniosłaś sukienki, Neneko. Nie, myli się, przyniosłam sukienkę, tak jakby. Ten strój jest identyczny, ale ten jest czystszy, więc nie śmierdzi. Nie wiedziałem, że nauczyłaś się opowiadać autoironiczne dowcipy. Teraz przygotuj się na śmierć. Więc kiedy mówisz, że twój drugi strój jest czysty, czy to znaczy, że nie wyprałaś swoich ubrań, które masz na sobie? Czy ty w ogóle się kąpiesz? Węchu, co za smród, chodź ze mną, Neneko, dam ci porządną kąpiel. Ikeda, pomóż mi! Hej, zrób jak ci każę. Nie chcę pomocy, Co za miły powiew, może jest spokojne, cudowne. To będzie niezły prywatny rejs. Odpocznę od wszystkich moich zmartwień. Hej, Ikeda. Dawno się nie widzieliśmy. Co? Co jest z tobą? Co to za mina? Jesteś zaskoczony moim wyglądem? Nigdy wcześniej nie widziałeś mnie w takim stroju. Podoba ci się? Przepraszam, to trochę dziwna sytuacja dla mnie. Panienko? Nie spodziewałem się takiej reakcji. Naprawdę mnie nie poznajesz? Naprawdę? Gadaj. Przestań, jesteś taki okrutny. Co ja się teraz wpakowałem albo... Nie, czekaj, czy to może być... To ja, Alex! Hej, nie bij mnie, jesteś jak Neneko. Właśnie zdałem sobie sprawę, że to ty. Po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że to ty, bo wyglądasz tak kobieco. Przepraszam, Alex. Naprawdę ranisz moje uczucia, ale ponieważ nigdy wcześniej nie widziałeś mnie w takim stanie, wybaczę ci ten jeden raz. Ale czy nie zauważyłeś, że mam ze sobą tą samą marynarkę, którą miałam na sobie ostatnim razem, gdy się spotkaliśmy? Mój mentalny obraz ciebie ukazuje się jako chłopiec, dlatego zajęło mi to chwilę. Twoje włosy są również dłuższe niż na wyspie Shiranagasu, dlatego nie zauważyłem, że to ty. Tak, to prawda. Cieszę się, że to zauważyłeś. Kiedyś miałam znacznie dłuższe włosy, postanowiłam do tego wrócić. Naprawdę zrobiłaś coś drastycznego, żeby zinfiltrować wyspę. Ponieważ musiałam udać się na wyspę i odkryć prawdę. Chociaż przeszliśmy wiele, nadal cieszę się, że tam pojechałam. Poznanie Aurory nadało mojemu życiu nowe poczucie celu. Cieszę się, że to słyszę. Hej, o czym rozmawiacie? Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Wygląda na to, że mówiliście o czymś interesującym. O czym rozmawialiście? Nic specjalnego, zwykła pogawędka. Hej, Akira, co zrobiłaś, Neneko? Wcisnęłam ją do wanny, a przestała się ruszać. Na początku naprawdę walczyła, ale po tym jak wepchnęłam jej głowę na chwilę pod wodę, przestała się rzucać. Jestem pewna, że nadal unosi się w wannie. Wydawała też dziwne dźwięki. Nosi się w wannie. Czy ona jeszcze żyje? Żartuję, prawda. Czy wyglądam jak jakiś zabójca? Pewnie leży teraz na łóżku przemoczona. W każdym razie, dlaczego ty? Co? Czy jest we mnie coś dziwnego? Zostawiłam w kajucie coś, czego teraz naprawdę potrzebuję. Do zobaczenia później. Alex uciekła. Hej, o co chodziło? To była Alex, co? Nie mów mi, że nie zdawałeś sobie sprawy, że to Alex. Oczywiście wiem, że to Alex. Chciałam tylko wiedzieć, dlaczego nosi spódnicę. Co? Czy Alex nie powiedziała jej, że jest dziewczyną? Mam jej powiedzieć? A może powinienem pozwolić Alex to wyjaśnić? Hej, powiedz mi, o co chodzi z tą spódnicą? Nie przeszkadza mi, że lubi cross-dressing. Naprawdę chcę wiedzieć tylko dlaczego. Cóż, to nie był cross-dressing. Alex naprawdę jest dziewczyną. Dziewczyna?
Masz na myśli, że ma serce dziewczyny? Nie martw się, Ikedo. Wiem, że się przydarzyło, że mu się przydarzyło, co mu się przydarzyło w przeszłości. I naprawdę mi to nie przeszkadza. Ale jeśli kiedykolwiek spróbuje dołączyć do mnie w Wandzie, skręcę mu kark. Nie, nie do końca rozumiesz. Ale nadal wygląda jak chłopiec. Szczególnie jego pierś. Jest jak deska. Może uda mu się trochę powiększyć klatkę piersiową, może poduszką. Bez tego będzie wyglądał jak niedoszła drag queen. Ach, cóż, nieważne. Neneko powinna już wyschnąć, więc wracam do swojej kajuty. Do zobaczenia później. Jezu, ale jest okrutna Akira. A to mówią, mówią, że to faceci są braki. Ach, tak, później. Biedna Alex, trzymaj się tam. Nie uwierzyła Akira tego gadania Alex wtedy, że jest dziewczyną. I to nadal nie wierzy. Hej, Keda, dobrze się bawisz? Cześć, Akira. Dziękuję, dobrze się bawię. Chciałbym cię o coś zapytać. Dlaczego zaprosiłaś nas na tę wycieczkę? To musiało kosztować dużo pieniędzy. Jak powiedziałem, nikt nie był w stanie przetworzyć tego, co wydarzyło się na wyspie Shironagasu, łącznie ze mną. Dlatego chciałem zastąpić te złe wspomnienia szczęśliwymi. Pieniądze nie są człowiekiem. Hej, rozumiem. Naprawdę doceniam to, co dla nas robisz. Dzięki jeszcze raz. Dla mnie to też będzie dobra zmiana tempa. Hue! Ta choroba morska mnie zabija. Chyba muszę zwymiotować. Ciągle tak marudzić. Jeśli musisz zwymiotować, to po prostu zrób to i przestań marudzić. Nie mogę zwymiotować przed ludźmi. Spróbuję to na razie wstrzymać. Trzymaj się, Neneko. Hej, a tak w ogóle gdzie jest Alex? Już prawie czas na imprezę. Powinniście też się przebrać w swoje stroje imprezowe. Neneko, pożyczę ci swoją sukienkę, więc noś ją wygodnie. Muszę? No dobrze. Zastanawiam się, czy Alex założy sukienkę czy smoking. Co? Co masz przez to na myśli? Neneko, Akira źle odczytuje sytuację. Hej, wy! Mógłbym przysiąść, że mówiliście o mnie. Co tam? Właśnie o tobie rozmawialiśmy, Alex. Powinieneś wyjść i być dumny. Przyniosłeś ubranie na imprezę? Co? Ubranie na imprezę? Tak, przyniosłam sukienkę. W swoim zaproszeniu kazałeś mi przynieść ubrania. Więc przyniosłeś sukienkę. Sukienkę, Alex! Dlaczego mam wrażenie, że oboje macie obie złe wyobrażenie? To nie do końca tak, jak myślisz. Alex, przestań owijać w krzaki. Po prostu złóż jasne oświadczenie. To byłoby najlepsze dla ciebie. Co? Dobrze byłoby usunąć to z drogi. Nawet kiedy się tak ubieram, nikt nie zauważa prawdziwej mnie. Zaraz się rozpłaczę. Czy wyglądam tak męsko? W porządku, Neneko, Akira, proszę, posłuchajcie. To, co powiem, jest bardzo ważne. Chodzi o to, że ja... Co to było? Hej! Czy to była eksplozja? Nie, wydaje mi się, że statek w coś uderzył. Mówi kapitan. Prawdopodobnie właśnie poczuliście silne drżenie, ale nie musicie się martwić. Zaraz. Nawet jeśli nie sprawdził, czy coś się stało. Co to za kapitan? I jego mowa jest niewyraźna. Może jest pijany? Nie ma mowy. Nie ma mowy, żeby kapitan był takim debilem jak Jacob. Więc w każdym razie, nie martwcie się. Proszę, wróćcie do swoich kabin. Co? Rafa? Co? Ja? Mówisz, że to moja wina? Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie trasy. Co? Statek nabiera wody? W dupie to mam. Nie wiem. To nie moja odpowiedzialność. Co? Co to jest teraz? Mikrofon jest nadal włączony? Co? W porządku. W takim razie, myślę, że powinniśmy zacząć przygotowywać się do sytuacji awaryjnej na wszelki wypadek. Wasze kabiny są w pobliżu, prawda? Załóżcie kamizelki ratunkowe i wróćcie tu za 3 minuty. Nie zabierajcie ze sobą zbędnego bagażu. Nie spieszcie się. Czy tylko ja, czy statek zaczyna się przechylać? Po prostu się kołyszę. Nie martw się o to. Dlaczego ciągle dzieją się złe rzeczy? Dlaczego? Kto może przyciągać takiego pecha? Nie, to nie ja. Prawdopodobnie. Ja też nie. Wiodłam dość spokojne życie, dopóki nie przybyłam na wyspę Shironagasu. Nie czas o tym teraz rozmawiać. Ikeda, właśnie próbowałeś uniknąć mojego pytania. To ty musiałeś wciągnąć to nieszczęście. Jesteś magnesem na pecha. Wycieczka jest kompletnie zrujnowana. Hej, nie obwiniaj mnie. Czy ten pijany kapitan nie jest za to odpowiedzialny? Ale prawdę mówiąc, zastanawiam się, dlaczego trafiają się nam złe rzeczy. To wszystko przez ciebie. Jesteś magnesem na pecha. Hej, już wystarczy, nie mów takich rzeczy. Wszyscy załóżcie kamizelki ratunkowe i wróćcie tutaj. Nie zabierajcie ze sobą zbędnego bagażu. Macie tylko 2 minuty. Ruchy, ruszać ludzie. Magnes na pecha! Akira kontynuuje swoją tyradę, a pozostali spieszą się z powrotem do swoich kabin. Wszyscy wyglądają na przestraszonych. W międzyczasie powinienem przygotować łódź ratunkową. To samorozwijająca się łódź ratunkowa, to znaczy ułatwia sprawę. Wygląda na to, że zostały rzucone bez problemu. Musimy tylko zejść po szybie ewakuacyjnym. W oddali słyszę, jak odpływają inne szalupy ratunkowe. Czy to oznacza, że załoga opuszcza statek, zostawiając nas w tyle?
Ci faceci to szumowini z tej ziemi. Akira, dlaczego w ogóle zatrudniłaś tych ludzi? A! Czuję, jak wiatr przybiera na sile. Czy co zajmuje im tak dużo czasu? Wróciłam, w porządku, zmykamy stąd. Akira, dlaczego masz tyle bagażu? A gdzie twoja kamizelka ratunkowa? Dlaczego nikt z was nie nosi kamizelek ratunkowych? A, w sumie, to faktycznie coś mówiłeś. Byłam tak skupiona na zebraniu całego mojego bagażu, że zupełnie zapomniałam. Ja nie zapomniałam, ale w mojej kabinie nie było kamizelki ratunkowej. Co okazuje się wyraźnie naruszeniem ustawy o bezpieczeństwie statku. Była torba na kamizelki ratunkowe, ale była pusta. O co chodzi z tym statkiem? Na pierwszy rzut oka wygląda solidnie, ale bardziej przypomina cieknące wiadro. Kurwa, nie ma czasu do stracenia. Nie mamy wyboru. Będziemy musieli wejść do szalupy bez kamizelek ratunkowych. Skoczcie wszyscy do szybu ewakuacyjnego. Więc jaka jest prawidłowa etykieta wejścia do czegoś takiego? Zastanawiam się, czy moja walizka też się zmieści. Chwytam Akirę i wpycham ją do szybu ratunkowego. A, sama mogę tam wejść. Nie musi mnie rzucać. Łaj, Geda, nie waż się mnie popychać. Wiem, jak się to robi. Ręce precz, draniu. Po prostu czekam na odpowiedni moment. Gdybym czekał, byłbym martwy, zanim byłabyś gotowa. Ty idioto! W porządku, wszyscy są. Co mam zrobić z bagażem Akiry? Szczerze mówiąc, to tylko martwy ciężar. Zabiorę to ze sobą na wszelki wypadek. Rzucam walizkę Akiry za burtę. Zapięcie nie pękły. Prawdopodobnie dlatego, że droga marka. Wygląda na to, że wszyscy weszli do łodzi w jednym kawałku. Hej, Keda! Co właśnie wrzuciłeś do wody? Powinienem teraz też zjechać w dół. Ta relaksująca podróż była zbyt piękna, aby była prawdziwa. Chyba nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. A! Co jest? Nie martw się, na szczycie pogoda jest dobra. Ale kurwa ekipa. Ale przygoda. Straż przybrzeżna wyśle łódź po nas, jak tylko otrzyma wezwanie pomocy. Zostaniemy uratowani, zanim się zorientujesz. Mam taką nadzieję, ale biorąc pod uwagę, że to, przez co już przeszliśmy, nie będzie to takie proste. Tak, a ktoś w łodzi przyciąga pecha. Więc jestem prawie pewna, że złe rzeczy się powtórzą. Wcale mi się to nie podoba. To jest sen, śnie. To nie jest prawdziwe, to jest sen. Hej, w porządku. Pogoda jest dobra, prawda? To prawda, ale czy naprawdę przyjdą nas uratować? Długo będzie ciemno. Coś złego się wydarzy. Jestem tego całkowicie pewna. A pogoda na pewno się zmieni. Widzicie? Zbierają się tam czarne chmury. Pogoda na pewno się stanie agresywna. Mam to samo uczucie. Martwię się. Hej, jeśli będziesz ciągle mówić takie rzeczy, naprawdę przyciągniesz pecha. W porządku, pogoda się nie pogorszy. Wiatry są piękne. Czy to kometa? Ikeda, Neko zachowuje się trochę dziwnie. Czy wszystko z nią w porządku? Trochę mnie przeraża. Ona jest taka przez cały czas. Nie martw się o to. Cały czas? To przerażające. Hehe. Sen. Czy nie? Myślę, że muszę zwymiotować. Hehe. He. Pogoda nie zapowiada się najlepiej. Jest coraz gorzej. Jest o wiele gorzej niż się spodziewałam. To był piękny dzień. Dlaczego musiał się przerodzić w apokalipsę? Wiedziałem, że Ikeda przyciąga pecha. Zaczęło padać. Nie wygląda na to, żeby pogoda się poprawiła. Wiatr też się wzmaga. Morze jest zburzone. A, czy wiatr zmienia naszą szalupę? Czy wszystko będzie dobrze? Jeśli pogoda się nie zmieni, będziemy całkowicie dryfować. Kiedy przybędzie straż przybrzeżna, nie widzę po nich żadnego śladu. Ty kłamco. Burza nas zdmuchnie i utoniemy. Spadające gwiazdy. Mimo jest pełne gwiazdy. Wow. Ja pierdolę, ale ekipa. Uspokójcie się wszyscy. Im bardziej panikujecie, tym gorsze rzeczy będą się dziać. Pozytywne myśli. Wszyscy, pozytywne myśli. Tylko kilka kropel deszczu. Pogoda wkrótce się poprawi. Co się dzieje? W szale się mi to nie podoba. Mamo, ratuj. Jestem pewna, że nic na mnie będzie. Jesteś pewien, że nic na mnie będzie? To nie tak, że łódź się wywróci. Prawda? Przykro mi. Tak mi przykro. Przepraszam, że powiedziałam, że przyciąga pecha. Proszę, Ikeda, zrób coś z tą pogodą. Już ci mówiłem, pogoda jest poza moimi rękoma. Dlaczego nie zapytasz matki natury? Co? To od niej wszystko zależy? Ja wiem, że tylko śnię, ale czuję się chora. Zamierzam zdymiotować. Sen, czy nie? O, nadchodzi. Aleko, co ty robisz? Ja też czuję się trochę chora. Ja absolutnie odmawiam wymiotów. Może po prostu ja też wymiotuję? Mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko. Ten typ szalupy ratunkowej jest zdecydowanie jak liść noszący się na oceanie. Ta szorstka pogoda również przyprawia mnie o mdłości. Jeśli dorosły mężczyzna może cierpieć na ciężką chorobę morską, musi to być trudne dla całej trójki. Hej,
Nie próbuj tego powstrzymywać. Jeśli musisz coś wyrzucić z siebie, to musisz to wyrzucić. Nie wystawaj głowy za burtę. Zostaniesz wrzucony do morza i natychmiast zginiesz. Ja absolutnie odmawiam wymiotów. Ja przepraszam, nie mogę dłużej tego wytrzymać. Neneko, mówiłem ci! Przestań wymiotować! Jednak zapach wymiocił nie dobrze od samego czytania. Neneko sprawia, że zarówno Akira, jak i Alex opróżniają całe żołądki. Łódź ratunkowa strasznie śmierdzi. Więc tak pachnie piekło żygami. O nie! Teraz zaraz wymiotuję! Cholera! A co będzie dalej? Naprawdę mam nadzieję, że ktoś nas uratuje. Co? Czy to są bramy piekła? Czy to może być? Jakie to kurwa jest? Dobre! Gdzie jestem? Wygląda na to, że wypłynęliśmy na brzeg jakiejś wyspy. Przynajmniej wciąż jestem w jednym kawałku. Może mam nadzieję, że z dziewczynami wszystko w porządku. Wszystko w porządku? O nie, to nie może się dziać. Wszyscy nie żyją? W takiej burzy nie mieli szans. Utonęli we własnych wymiocinach. Co za okropna wycieczka. Ach, nie ma czasu na żałobę. Muszę znaleźć sposób na przeżycie. Przykro mi, będę żałował później. Spoczywajcie w pokoju. Już chciał je porzucić. Wciąż żyję. Naprawdę myślałeś, że tak łatwo umrę? Ty okropny śmieciu. Detektywie. Ty śmieciu. Uderzę się tak mocno, kiedy odzyskam siły. Zrobię to samo. Och, nie jesteście martwe. To wspaniale. Wygląda na to, że nasza łódź ratunkowa wylądowała na tej wyspie, ale nie miałem okazji jeszcze sprawdzić otoczenia. Nie widzę żadnych ludzi. Czy to oznacza, że wylądowaliśmy na bezludnej wyspie? Cóż, jeszcze tego nie wiemy. Wiem, że w dzisiejszych czasach nie pozostało już wiele bezludnych wysp. Jeśli przeszukamy wyspę, prawdopodobnie znajdziemy kogoś, a może pobliską zamieszkaną wyspę. W każdym razie cieszę się, że nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa. Wciąż jesteśmy w oszołomieniu, więc może sprawdzić okolice. Hej, dlaczego jesteś taki energiczny? Jesteś jakimś potworem? Nie mów głupstw. Moja głowa też wiruje jak po wiatrze. Ale jasne, rozejrzę się. I idź już, baranie. Uch, nadal czuję się chora. To miejsce śmierdzi, jest strasznie wilgotno. Zaraz upewnię się, czy to miejsce jest bezpieczne. Powinniście odpocząć w cieniu drzewa. Aha, i muszę się upewnić, że nasza szalupa randkowa nie została zabrana przez ocean. To powinno wystarczyć. Przywiązałem linę do mocnej skały, żeby łódka się nie uciekła. Chyba powinienem zbadać okolice. Pośpiesz się już. Dobrze, już idę. Te palmy wyglądają na solidne. Widzę też rosnące kokosy. To powinno nas wyżywić, jeśli woda i żywność szalupy się wyczerpią. Hej, nadal żyjesz? Zamknij się i mów ciszej. Przyprawia w mnie ból głowy. Hej, znalazłeś coś? Niestety nie, ale to tylko kwestia czasu. Więc dlaczego tu z nami rozmawiasz? Przestań się wygłupiać. Przyszedłem tylko zobaczyć, czy jesteście bezpieczne. Mam dobre intencje. Dlaczego musicie się tak bardzo narzekać? Zamknij się, zbadaj okolice i pozwól nam odpocząć. Myślę, że po prostu pozwolę im odpocząć. Wyzdrowienie zajmie im trochę czasu. Z tyłu jest mały klif. Nie, to nawet nie jest klif. Bardziej wygląda jak skalisty teren. Każdy powinien być w stanie tutaj się wspiąć, nawet Neneko. Jaka piękna plaża. Właściwie to nie jest dobry znak. Ponieważ żadne śmieci nie leżą na brzegu, oznacza to, że prawdopodobnie jesteśmy dość daleko od zamieszkałych obszarów. Nie widzę też żadnych śladów dużych zwierząt, ani odcisków stóp ludzi. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Sądzę, że nie musimy się martwić o żadne działania wojenne. Oznacza to również, że możemy tu być przez długi czas. Nie, myśl pozytywnie. Plaża nie jest duża, ale też nie za mała. To miejsce byłoby niesamowite, gdybyśmy nie rozbili statku. To takie smutne, że nie mogę się cieszyć tym miejscem. Właśnie tutaj dużo palm. Wygląda na to, że nie będziemy musieli głodować ani się odwadniać. Ale to nie tak, że i tak zostaniemy na tej wyspie długo. Nie martw się, nie ma co się martwić. Niedługo opuścimy tę wyspę. Mam nadzieję. Może jest spokojne. To tak jakby wczorajsza burza nigdy się nie zdarzyła. Nie widzę, że innych wysp. Wygląda na to, że w kierunku nie ma żadnych innych wysp. To tak jakby... No dobra. To tak jakby wczorajsza burza nawet się nie wydarzyła. Jaka ładna tropikalna pogoda. Zastanawiam się, dlaczego wczoraj było tak strasznie. Może jeden z nas przyciąga zło? Ech. To na pewno nie ja.
Widzę odległe chmury na ciemno-niebieskim niebie. Pogoda jest taka ładna. Zupełnie inaczej niż wczoraj na łodzi ratunkowej. Dobra. No, to już się powtarza. Później przyjrzę się temu, co jest po drugiej stronie. Myślę, że coś tam znajdę. Może... Myślę, że możemy tu posiedzieć, kiedy wszyscy się uspokoją. Na razie powinienem przeszukać okolice. Piasek jest jasny, że oślepia moje oczy. Cieszę się, że drzewa mają owoce, ale jestem pewien, że to ja będę musiał na nie się wspinać, żeby je zerwać. Będę też musiał zbierać owoce dla 4 nieudaczników. No dla 3. No chyba dla siebie też policzyłeś. To dużo ciężkiej pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek z nich... żeby jakakolwiek z nich wspięła się na drzewo, a co dopiero na palmę. Jestem jednak pewien, że zostaniemy uratowani, zanim będziemy musieli zjeść jakikolwiek kokos. To tylko kwestia czasu. Dobra, już trochę przeklikamy. Koniec. No trochę przeklikam, bo tu ewidentnie nic nie ma, nie? Dobrze, dowiedziałem się wystarczająco dużo rzeczy. Powinienem wrócić do dziewczyn i zdać im raport. Dobrze, rozeznałem się po okolicy. Wygląda na to, że nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, więc spacerowanie tutaj powinno być bezpieczne. Cieszę się, że okolica jest bezpieczna, ale... No patrzcie, z pewnej perspektywy można powiedzieć, że Ikeda doczekał się własnego haremu. Ale czy, kurwa, było warto? Czy ten harem był warty tego wszystkiego? Chyba nie. Cieszę się, że okolica jest bezpieczna, ale czy jest miejsce, z którego można wezwać pomoc? Będziemy musieli dalej eksplorować wyspę, ale z tego co widziałem, jesteśmy tu jedynymi ludźmi. Żadnych innych ludzi, więc jesteśmy na bezludnej wyspie. Mówiłeś, że w dzisiejszych czasach nie pozostało już wiele takich wysp. Cóż, powiedziałem, ale wiesz, świat jest wielkim miejscem. Może kiedyś tu mieszkali ludzie, ale teraz ten teren jest niezamieszkały. Powinniśmy się cieszyć, że wróciło nas tutaj na brzeg. Ach, zanim zapomnę. Czy ktoś z was ma telefon komórkowy? Będę mógł użyć GPS-a, by określić, gdzie jesteśmy, nawet jeśli nie ma sygnału komórkowego. Telefon komórkowy. Przepraszam, ale zostawiłam swoją komórkę na statku. Nie było żadnego sygnału, więc zostawiłam go w walizce. Przywiozłam 3 powerbanki, może moje Vano i 2 smartfony. Oczywiście, zostawiłam wszystko na statku. Dlaczego nie zabrałaś ich ze sobą? Ponieważ powiedziałeś mi, żebym nie zabierała dodatkowego bagażu. Powiedziałeś mi, żebym tego nie robiła. Cóż, mówiłem tak, ale nie spodziewałem się, że skończymy w takiej sytuacji. Akira, czy nie zagarnęłaś ze sobą ogromnej walizki? Jest w niej coś, co możemy użyć? Co? Zastanawiam się, czy mam coś, co może się przydać. Nawet jeśli nie masz telefonu komórkowego, byłoby świetnie, gdybyś miała coś do jedzenia. Kiedy uderzyła nas burza, twoja walizka tylko przeszkadzała. Mam nadzieję, że było warto. Przepraszam, że cię rozczaruję. Mam tylko kostiumy kąpielowe i akcesoria plażowe. Akcesoria plażowe? Czy naprawdę ryzykowałaś naszym życiem, żeby zabrać ze sobą akcesoria plażowe? Niewiarygodne. Moja głowa. Dajcie mi spokój. Myślałem, że wkrótce zostaniemy uratowani, więc chciałem się po prostu dobrze bawić. Nigdy bym nie sądziła, że wszystko się tak potoczy. No cóż, nieważne. Jedzenie w łodzi ratunkowej powinno nam wystarczyć na kilka dni. I tak naprawdę nie musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy teraz. Uspokójmy się wszyscy. Więc Ikeda, co teraz robimy? Jak pomyślę, powinniśmy podzielić się na 2 grupy i zbadać okolice. Jeśli znajdziemy dobre miejsce, możemy tam rozbić obóz. Jedna grupa będzie eksplorować wybrzeże, druga grupa będzie eksplorować las. 2 grupy, w takim razie ja i Ikeda. W porządku, ja jestem z Ikedą. Chcę iść z tobą. Co? Jasne, chyba. W porządku, łączę się z Neneko. Zbadamy wybrzeże. Mam wrażenie, że w lesie mogą być węże. Czekajcie, co? Dlaczego? Dlaczego muszę iść z Akirą? Akira siłą odciąga Neneko. Wygląda na to, że niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Hej, Alex, dlaczego chciałeś ze mną pójść? Cóż, bez szczególnego powodu. To dlatego, że jesteś godny zaufania. Myślę, że możesz mnie nauczyć wielu rzeczy. Dzięki. Tak sądzę? Zbadajmy las. W porządku. Dlaczego mam dziwne przeczucie, że Alex ukrywa kolejny sekret?